Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym, dość nietypowym odcinku z Edytora Map. W tym odcinku pokażę Wam, jak obejść błąd, który występuje w obecnej wersji. Jest to wersja 1.165 i co ten błąd uniemożliwia? To uniemożliwia on położenie na naszej mapy startu myszy oraz startu szamana. Jak tutaj widzicie, w mysich obiektach mamy do wyboru właśnie tutaj cztery opcje. Do postawienia mamy tutaj mysią norkę, czyli nasza nora, do której wchodzimy, mamy ser, który zbieramy na mapie, oraz mamy start myszek oraz start szamana, czyli miejsca, w których będą się te myszy i szaman odradzać. I właśnie w tej wersji niemożliwe jest postawienie ich bezpośrednio w edytorze. Więc jak tutaj widzicie, kiedy na przykład tutaj zaznaczę start myszek lub start szamana, to po prostu te opcje się zaznaczą, ale nie będę mógł ich postawić, ponieważ będzie edytor uznawał, że chcę postawić ser, ponieważ właśnie ten ser jest zaznaczony. Jeśli postawię teraz, jeśli zaznaczę tutaj myszą norkę i będę chciał na przykład zmienić na start myszek, to wtedy będę kładł tutaj w edytorze wszędzie te nory. Jak sobie z tym błędem poradzić? Jest to dosyć prosta sprawa. Właśnie teraz ją Wam pokażę. Więc jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś mapę, dajmy na to taką, postawmy sobie tutaj jakieś byle jakie grunty. Niech to będzie może taki grunt. Skopiujemy. Postawimy sobie nasz ser tutaj, jakoś na środku, i postawimy sobie naszą norę tutaj. Ok, więc teraz mamy ser i norę, ale na przykład chcemy, aby nasze myszy na tej mapie, którą chcemy stworzyć, odradzały się na przykład tutaj, w tym miejscu, a szaman na przykład tutaj. Więc co należy zrobić? Należy po prostu wziąć sobie, dajmy na to na przykład tutaj nasz ser, postawić go w miejscu, w którym chcemy, aby był nasz start myszek, czyli na przykład w tym miejscu, więc tutaj właśnie chcemy, aby był nasz start myszy, a chcemy, aby szaman na mapie odradzał się na przykład tutaj, więc bierzemy sobie tym razem może mysią norkę, kładziemy ją tutaj, zróbmy sobie tutaj, żeby było porówno, albo niech zostanie tak. Więc teraz mamy nasz oryginalny ser oraz norę, które chcemy, aby zostały na mapie, i mamy tutaj ser oraz norę, które będą nam służyć za takie podpowiedzi w kodzie, gdzie mamy wstawić właśnie start szamana i start myszy manualnie w edytorze tekstu. Więc to, co teraz należy zrobić? Należy skopiować sobie mapę do schowka. Należy włączyć sobie jakiś edytor tekstu, na przykład Microsoft Word. Wkleić nasz kod. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane dwa kody. DC wraz ze współrzędnymi oraz DS również ze współrzędnymi. DC to kod, który odpowiada za spawn szamana, a DS za spawn myszy. Jak tutaj widzicie w kodzie, tutaj właśnie w tym dziale, w dziale D, mamy zapisane wszystkie koordynaty naszych serów oraz naszych nor. Mamy tutaj dwa pierwsze kody, czyli nasze oryginalne sery oraz nora. I mamy tutaj kolejne dwa, które chcemy zmienić na spawn naszych myszy na mapie oraz spawn szamana. Więc teraz co należy zrobić? Należy po prostu usunąć tutaj pierwszą literę F, to jest litera od francuskiego słowa ser, więc po prostu usuwamy tą literę, wpisujemy tutaj DC, czyli teraz w naszym kodzie DC wraz z tymi współrzędnymi za X715 i Y356 w tym miejscu będzie nasz spawn szamana, a tutaj T, czyli nasza nora, tą literkę zmienimy sobie na DS, czyli nasz spawn myszy, który będzie tutaj na koordynatach X75 oraz Y360. Teraz w naszym kodzie są właśnie zawarte informacje na temat spawnu szamana oraz spawnu myszy, oraz mamy wciąż zostawiony nasz oryginalny ser oraz naszą
oryginalną norę, więc teraz kopiujemy sobie z powrotem ten kod, przechodzimy do gry, wklejamy sobie nasz kod. Jak zobaczyliście, wszystkie tutaj nasze grunty, które były na mapie, zniknęły. Jest to tylko błąd, który występuje w oknie edytora. Jeżeli sobie teraz zatwierdzę mapę, jak widzicie, pojawiłem się tutaj, ponieważ tutaj jest nasz spawn. Jest to bardziej na prawo, więc dajcie mi chwilę, ja tylko zobaczę, jaki to jest konkretnie spawn. Tak, jest to spawn szamana, czyli tutaj w tym miejscu mamy spawn szamana, a tutaj gdzieś w tym miejscu mamy spawn myszy. Więc jak widzicie, wszystkie nasze zmiany, które dokonaliśmy, działają. Po prostu tutaj nasze okno edytora tak dziwnie się zachowuje, usuwa wszystkie grunty, więc jest to tylko błąd taki, powiedzmy, wizualny, ale jak widzicie, wszystkie tutaj takie praktyczne rzeczy działają, więc po wyeksportowaniu mapy do serwera lub jako chatka plemienna, wszystkie tutaj informacje na temat spawnu myszy oraz spawnu szamana będą działać. Więc to jest taka prosta sztuczka na ominięcie tego błędu. Oczywiście tutaj, jak wcześniej już pewnie widzieliście, miałem tutaj takie kody. Tutaj te kody, które odpowiadają tutaj za ser, a tutaj za norę, możecie postawić sobie dwa sery. Wystarczy tylko zapamiętać koordynaty. Jeśli nie chcecie się właśnie bawić, możecie to zrobić trudniejszą drogą, aby po prostu dodać sobie manualnie taki kod bezpośrednio właśnie tutaj naszego kodu XML. Ja wam pokazałem taki prostszy sposób, który wymaga od nas tylko zastąpienia jednej literki dwoma literkami, czyli DC oraz DS. DS, a już mi się coś tam usunęło, więc nie będę tego poprawiał. No ale tak, to jest cała ta właśnie sztuczka na ominięcie tego błędu. Mam nadzieję, że ją zrozumieliście. I jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście możecie pytać w komentarzach, a ja wam postaram się odpowiedzieć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!